Wędkarstwo Mazowieckie. Filmy dotyczące wędkarstwa. A więc witamy wszystkich. Pierwsza dziura nad zalewem. Dawaj. Znajdujemy się nad zalewem Łusickim. Wędkarze już są, tam jest trzech. Tu jeden, tam dalej. Karty już opłacone, więc łowić można. Teraz wszystko pokażemy sobie, jak wywiercić. No i dobra, no to teraz zaczynamy. Burmyszka. A masz ty stojak na burmyszkę? Co? Masz ty stojak? Stojak? Mam, zaraz, tu ja jem. Ja będę na blaszkę próbował, mamy tego trochę dzisiaj. Ja na blaszkę. Tutaj widzimy na lodzie takie no kraj, jakby taka jest, mi kawałki lodu. Tu ja mam coś takiego, pszczelarskie sito. Można to wyjąć. Ale jest ciągle ten lód, takie kawałki lodu zbierać. No i zaczynamy podlodowe szaleństwo. Wrobiłem drugi przerebel. Tutaj metodę spławikową. Spławika sobie dam tutaj spławik. Wędeczka, kowrek, Mikado, Treston. Haczyk mam tutaj 12 albo 14. A na hak dam drugiej pintę. O, wody nie mamy, mamy tylko sztuczne haki. Mamy dwie czerwone, nie mamy tutaj pintę. I jedno czerwono. Jedna czerwona, jedna biała. Tutaj ciężarek kawałczyka, aby to wypadało. I zaraz zobaczymy, jaki jest grunt. Co? Thank you.
jest bardzo słabo. Jesteśmy w drugim miejscu, już przy wysepce, tu wysepka jest. No i u nas nic. U tego pana tutaj też nic, tam dalej też u nikogo nic. No myśleliśmy, że dzisiaj jakieś no, że nie umiemy wyprawy łowić, ale u nikogo dzisiaj nic nie bierze. Słabo jest. Ale jeszcze tak przy okazji chciałbym skorzystać z pozdrowień, a dokładnie chciałem pozdrowić Bartosza Szczereberę. Więc Bartek, pozdrawiam ciebie stąd, z Delewu tutaj. Co tu jeszcze? Paweł tym dalej łowi z naszym z mistrzem okręgu w Spławiku oraz oraz ten sam gościu jest mistrzem mistrzem koła z Spławiku i również jest mistrzem koła w podlodówce. Pierwsze miejsce zajął chyba w ubiegłym roku w podlodówce. No i w tamtym roku pierwsze miejsce w okręgu w Spławiku, pierwsze miejsce w kole w Spławiku. Więc na razie Paweł ma z kogo się uczyć. No, ale to chyba tyle. Na pewno udało się skombinować trochę fotki. No właśnie, to udało ci się skombinować. Ta zanętnicza i tej chyba haczykowej. Tu jest ta zanętowa. Tu haczykowa. Joker. Co? Joker. Joker, to raczej Joker. Nie te coś sztuczne jakieś tam. To jest największe są. No, więc mamy ochotki żywe. Mamy takie grudki się z nich porobiły. Nazwę trochę podwędzę. Tak trochę więcej może. To nie, a to tak. To jest taki kawałeczek ochotek. To wody do niej nie jest, to choć przyjdzie. Paweł złapał nieduży okonek, ale szybko wziął, nie? Na blaszkę? No. Chwila, odczekuj. Zebrałem mini jazgę, nie opaść chyba. Wypuszczamy czy bierzemy co? Wypuszczać? Okej. Okay. No dobrze. Kolejny muszą być. Głęboko tutaj, nie wiesz? Weź zobacz. Okej. Chwila. Więc póki co jest słabo, Paweł jeden okoń i tyle. U nikogo nic się nie dzieje chyba. Trochę tych dziur powierciliśmy, teraz na blaszkę będę próbował. Będę blaszkę obsługiwał, no film średni, słaby nawet bardziej. Wypad się za bardzo nie udał. No ale się zdarza. No, ja właśnie idzie tutaj przy wysepce, mówimy na razie, Paweł tam poszedł. Głowią ludzie dla blaszki, dla bałajki, ale też nic. No. Jest i u mnie okoń w końcu. Nareszcie się udało. Miałem jedno branie, ale go nie zaciąłem. I straciłem właśnie. Zaraz podhaczę go. Jest okonek. A teraz taki fajny, inny kolor ma oko, nie? Dobra. No i blaszka mi się przylepiła, moment. Dobra. O. Ta dokładek do wody. Catch and release, oczywiście. No i zawsze już coś się udało, tak narzekałem, a już jest jeden dokładek. Nawet taki kodek cieszy. Poszedł. No dobra, mówimy dalej. A więc zawsze już jest plusik. Mówię tą metodę podlodową. A dokładnie metodę blaszki tej naszej. A więc weldek używamy takich od 50 do od 50 cm do metra. Ja tak już mówiłem, mam tutaj York Ice Combat. Ma ona 50 cm ta wędka. Fajnie wątpię się, lepiej, dobrze jest, gdy używamy wędek ciepłych, czyli takie specjalne ciepły tutaj mają. Tutaj korek ciepły. Kołowrotków używamy niedużych, ja to Kolger Nordic 110RD. Nieduży kołowrotek, w każdym razie ważne, aby sobie ustawić precyzyjnie hamulec.
Ja już ustawiłem sobie. Dalej, żyłek używamy do blaszki podlądowej od 0,12 do 0,18, z czego głównie bym wybrał 0,14, 0,16. Kiwaki można montować tak na prost i tak bokiem jak ja mam. No, dla mnie bokiem chyba jest lepiej, łatwiej branie zauważyć jest w każdym razie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i co, przy końcu naszego zestawu ja zawsze demontowuję małą ogrywkę. Niedużą ogrywkę w każdym razie, aby ta ogrywka nie psuła naszej pracy, naszej blaszki. Ogrywka umożliwia nam zmienianie blaszek. To ja teraz wam pokażę, jakie blaszki mam, co i jak. Takie pudełeczko fajne, no kosztuje za 3, 4, 5 zł. A naprawdę warto przechowywać blaszki. Gdy mamy niedużo blaszek, to fajnie może się przydać to pudełeczko. Więc pokażę zaraz. Ja dzisiaj fajnie zmieniłem na taką blaszkę. Zaraz wam pokażę. Taka o. Jak widzimy, fajnie, dobrze było, gdyby przy kotwicy blaszkę miała jakiś czerwony akcent, aby to trochę prowokowało rybę. No taką blaszkę zrobiłem, też pokażę, jakie inne blaszki mam, co i jak. Zaraz. Tu już takie kupcze blaszki. Tu taka większa widzimy, z też czerwonym akcentem. Jeszcze nie testowałem jej, ale zobaczymy. Podobno chyba dobra jest złota blaszka. Dalej. Tutaj pokażę samoróbkę jeszcze od kolegi Przemka. Niektórzy z was go może zna, to też jej kolega, który będzie z nami na filmach. To samoróbka blaszka, właśnie jak mówiłem, od kolegi Przemka. On będzie na filmach w kwietniu, no krznie pewnie, że se będzie. Od Facebooka ma jakby co. Taka blaszka. Równie skuteczna jest, jeszcze zaraz wam pokażę. Też mówiłem przy daniu o konia. Taka podwójna blaszka z podwójnym haczykiem i dwukolorowa taka miedziana. Jeszcze tego asa w rękawie mam, który na razie się nie spisuje. To jest taka rybka. To już bardziej nie blaszka, tylko taka inna rybka. Ona ma tutaj dwa kaczyki i kotwice. Z czerwonym akcentem naprawdę fajnie w wodzie pracuje. Ale to teraz tylko moich blaszek. No i co, przechodzimy do łowienia. Dłużej na blaszkę pod lodem, warto jest dolecić trochę. Wiadomo, najlepiej dolecić ochotko, aby to konie utrzymać. O, ja to mam troszkę ochotki tej zalętowej. Jokersa inaczej. Dobra. No i no. Jokers jest tam, bo pada, konie potrafią wyrzać, od razu weszli i wchodzą. Myślę, że będzie dobrze. Zaraz, zobaczymy się, coś złożę, to się nagrał. Wysyłamy naszą blaszkę na dno, otwieramy kobłąk, nasza blaszka dotrze na dno, to widzimy, żyłka nam się zluzuje, tak się będzie zginała żyłka, zostaje, zamykamy kobłąk, podciągamy lekko, tak aby była napięta, u mnie już jest napięta. No i łowienie na blachę robimy, znaczy wykonujemy, wykonujemy tak, że drgamy wędko. Tak podrygujemy, podskakujemy. Tu każdy ma już swoje prace, jak to powinno pracować. Ja sam muszę się wczuć w to, bo tego tak ogólnie wam chcę wam tu powiedzieć, jak to się robi. Więc na przykład nasza blaszka jest przy dnie. Kilka takich odskoków w górę. Leciutko opada na dno. Znowu kilka odskoków. Opada na dno. Jeden odskok. Opada na dno. Wreszcie taki mocniejszy odskok można robić. Tu się można bawić, to naprawdę. Dokładnie twojej pracy jeszcze nie mam. No. Też warto kupić
trochę więcej może wydać i poszukać, bawić się warto kupić żyłkę, która jest odporna na żyłkę podwodową. W każdym razie ja tutaj mam zwykłą żyłkę 0,16 żyłeczka. No i jak widzimy, ona tutaj u mnie, wy to nie widzicie, ale u mnie to widać strasznie za bardzo, czyli tu gdzie żyłka chowa się w wodzie, między wodą a powietrzem, strasznie ona zamarza, później się blokuje w przelotkach albo w kiwaku. Branie zauważymy na kiwaku, poczujemy na wędce, albo szczytówka się nam zagnie, wędka jest giętka w miarę, jak szczytówka od finera. No więc to chyba tyle, no będziemy próbować. I tak to. Teraz wam pokażę, co warto mieć pod wodą. Dobrze mieć jakieś siedzisko, czyli nad widerką może posłużyć nam do siedzenia. No, świder obowiązkowy jest w każdym razie. Zaraz wam pokażę. Warto mieć ze sobą właśnie, jak mówiłem, przyteczko. Czy ogólnie można je kupić, ale ja od tata mam, aby ten lód wygartać. Gdy mamy z sobą chodki czy coś takiego, to kosztuje, to jest niedrogie. Takie styropianowe, aby trochę nasze chodki mieli cieplej. Nożyczki warto mieć ze sobą, jakiś tam nóż. Żyłeczkę zapasową, odhaczyć zawsze biorę sobą. Gdy jakaś okoń czy coś dalej połknie na nasze przynęte, to będzie można odhaczyć. Centymetr, metrówkę trzeba mieć nawet z sobą, by ryby mierzyć. Trzeba zmierzyć pokrywę lodową. Ona ma u nas 24 cm jest pokrywa lodowa. No i jeszcze szczególnie też ważna rzecz, termos. Warto mieć termos z piciem, z herbatą, z ciepłą herbatą. Tak aby no, aby się po prostu napić, kiedy nas jest zimno, trochę się wzmocnić, energii nabrać, można powiedzieć tak. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? O środkach bezpieczeństwa, no. W każdym razie lód nigdy nie jest bezpieczny, nawet gdy to ma 40-30 cm, to nie ma tak, żeby był na 100% bezpieczny, zawsze coś się może zdarzyć. Więc takie zapasowe rzeczy, które ja wziąłem z sobą, to gwizdek. Czekajcie, może otworzę. Gwizdek mam z sobą. Gwizdek i sobie zrobiłem, nie wiem jak się sprawdzą. Kolce, bo jeszcze nie kupiłem, muszę kolce kupić. A kolce sobie zrobiłem ze śrubokrętów. Przywiązałem plecionko z dwóch stron. Na szyję sobie można założyć. Gdy wpadniemy, tak kolce wbijamy w lód. Czekajcie. No dobrze, to one się nie wbijają mocno, ale w każdym razie niedługo kupię kolce. No lód 24 cm w miarę bezpieczny jest. A więc lód, ciekawe czy coś będzie, czy nie będzie. Ja tam nie liczę na dużo ryb. Zobaczymy jak będzie. Jest płotka, mała. Taka łajka. Czekaj, płotka. Na razie do wiadra, okej? Czekaj, na razie do wiadra, okej, dobra. Później wypuścimy je. Aby no, aby nie położyć ryb, tak? Taka łajeczka, fajna ona. Dobra, ładnie. Teraz on zaczyna zufa. A więc wypuszczamy płotkę Pawła, nieduża. Odpłynęła już. A więc zakończone.